Cześć, witam Was serdecznie, jestem Razorblade, a to są nasze przygody w F1 Manager 2023 i próba przywrócenia glorii i chwały Williams Racing. Poprzedni odcinek, czyli wyścig w Jeddah, no cóż, oglądaliście mam nadzieję, więc wiecie, że nie przebiegł do końca po naszej myśli. Ja nadal nie jestem za bardzo zadowolony z Pierre'a Gasly'ego, czyżby to był największy niewypał całej serii? Myślę, że jeszcze trochę za szybko, aby tak stwierdzić, ale Pierre nie dowozi i to mi się bardzo nie podoba. Natomiast przed nami Grand Prix Australii i za moment się będziemy tam widzieć. Oczywiście przechodzimy teraz do przygotowań do wyścigu, więc cel dotrzeć dwoma kierowcami do Q3. No będziemy oczywiście próbować, tutaj Pierre musi zrobić dobrą robotę. Dwoma kierowcami również spróbujemy dotrzeć do Q2 i miejsce w kwalifikacjach jednym kierowcą, ósma. Dajmy 10. Tutaj też Fryderyk sugeruje, żeby potencjalnie passę na finiszu dać na niższej pozycji, ale większą liczbą kierowców. Tak, jeżeli się nie mylę, to Fryderykowi chodziło właśnie o passę na finiszu. No chyba, że ci Fryderyk chodziło o miejsce w kwalifikacjach, ale wydaje mi się, że passa na finiszu to była. Damy dwóch kierowców mimo wszystko. A patrzcie, tutaj też faktycznie potencjalna nagroda dwóch kierowców w 13 pierwszej da nam więcej niż jeden kierowca na 10. Dobra, to tutaj potwierdzimy. Tu niestety passa na finiszu, no to jest odgórnie narzucona, więc nic nie poradzimy. No i dobra, nie pozostaje mi nam nic innego jak mi sprawdzić jeszcze bolidy, a widzimy się zaraz w weekendzie, na weekendzie wyścigowym. Albo już teraz. Australia, ładna pogoda, więc tutaj się nic nie powinno dziwnego wydarzyć. Widzimy się po treningach. Ja myślę, że dam pojeździć również naszemu kierowcy testowemu. Chociaż w sumie Pierre musi się przyzwyczajać do bolidu, więc... Denis, jeszcze będziesz czekał. Niestety. Jesteśmy po sesjach treningowych i dosłownie rzutem na taśmę udało mi się wykręcić fajną konfigurację u Pierre'a. 97%, 96% u Tio. Było wcześniej, już nie chciałem więcej kombinować. Wydaje mi się, że kierowcy są dobrze przygotowani, aklimatyzacja na torze w dobrym miejscu. Zaraz będą kwalifikacje, a potem wyścig. Hello and welcome to the much anticipated qualifying session. These days, it's a much faster layout here at Albert Park, and teams need to focus on getting high and medium speed cornering right to set a good qualifying time. Well, Croft A here is a driver who's just oozing confidence right now. We could see the impact it's having, and I'm sure that'll carry through to qualifying. Here we go, folks. It's time to get started. No, czy tam Tio cieka pewnością siebie, to się przekonamy, natomiast my oczywiście podmienimy części bolidu na te kwalifikacyjno-wyścigowe. I widzimy się jakoś w trakcie sesji. Chciałbym powiedzieć, że pierwsza część kwalifikacji będzie bezproblemowa, ale to nie jest prawda. Tutaj Tio Porsche będzie musiał troszkę powalczyć o życie. Ma za sobą Ocona, Norrisa, Albona, więc to są kierowcy, którzy spokojnie mogą mu zagrozić. Wyjechał całą tą grupą tutaj z Russellem, Leclerciem, ale tutaj Tsunoda, jeszcze nie zauważyłem Yukiego, wpakował się i Nick de Vries wyjeżdżający, więc oby Tio się poprawił mimo wszystko. Nie jest na razie oczywiście zagrożony, to cieszy, ale tutaj tych dwóch maruderów, o właśnie, i jeszcze Nick de Vries mocno wstrzymywał. Wiecie co, wzywam bolid, bo Tio się nie poprawia, natomiast miejmy nadzieję, że przynajmniej nie spadnie. No to było bardzo niefajne zagranie. Pierre Gasly był bezpieczny, a my teraz no musimy uważać. Giovinazzi poprawił się w pierwszym sezonie, w sektorze drugim nie wyprzedzi. De Vries się niestety poprawia i ten, który nam przeszkodził. Ocon miał w ogóle purpurowy sektor. Norris się poprawia. De Vries w drugim sektorze gorzej, to dobrze. Albon się oczywiście poprawia. Tutaj nawet nie sądziłem, że mogło być inaczej.
ale wygląda na to, że rzutem na taśmę mamy szansę. Albo on się nie poprawił w drugim sektorze. Dobra, nie pokazuj nam tutaj. Albo on wpada na linię start meta. Lance Stroll tymczasem ma genialne czasy. Alex oczywiście wskoczył. Ricciardo i Mick Schumacher. Tak naprawdę to jest dwóch kierowców, którzy jeszcze są w stanie zagrozić. Daniel. Jesteśmy bezpieczni. Ale muszę przyznać, że nie było miło ani przyjemnie. No, to był ciężkie Q1. Absolutnie nie wiem, co się stało z Tio. No, przyblokowany strasznie. Wyjedziemy najpierw chłopakami na tym używanej mieszance. No, wiem, że to będą kiepskie czasy, ale rozpocznijmy Q2 i widzimy się jakoś w jego trakcie. Słuchajcie, wyruszam teraz chłopakami. Jest fragment w tej części toru, kiedy kierowca trafi na jakiegoś marudera na okrążeniu wyjazdowym bądź zjazdowym, traci gigantyczne ilości czasu. To spotkało tym razem Pierre'a. W poprzednim części to spotkało Tio, więc tutaj Lance Stroll teraz będzie się przebijał oczywiście. K-Mac jest trochę za blisko, co nie cieszy. Co, pozarządzam Gaslim teraz ręcznie. Niech odrobinę przyspieszy. Może wyprzedzi K-Maga. I teraz Gasli. Wszystko co tam mamy. Atakuj, naciskaj, przenoś. Walcz. Zbliża się niestety do tej newralgicznej strefy tu z Lancem Strollem. O właśnie, tutaj, no. Poprawił się, ale naprawdę wątpię, aby mogło to wystarczyć do awansu na Q3. No ale przekonamy się. Jak tam Tio? No właśnie, już spadł. Tio też się nie poprawił. No uważam, że Gasly został oszukany, tak? I no to tutaj dużo mówić. Przez Lance'a Strolla. A Piastri wypchnął Tio. Pierwszy raz od dawna żaden z naszych kierowców nie awansował do Q3. Naprawdę nie wiem, co dzieje się z naszym bolidem. No dramat, ale pocieszające odrobinę, że Alexander Albon również odpadł. No te blokady, te spowolnienia na Albert Park zrobiły dramatyczną robotę. Well, there's nothing quite like it. Welcome along to race day. Albert Park often seems to set teammate against teammate. From Hill and Villeneuve dueling for the 1996 win, to Bottas beating fellow Mercedes driver and pole sitter Hamilton to the win in 2019. Now Karun, based on what we've seen of Max Verstappen this weekend, how do you think he's going to be feeling today? They've done really well to get pole position. I mean, what a tremendous chance they've got here today. In any case, Melbourne is ready and so are we. So strap yourselves in for the Australian Grand Prix. Mamy dokładne przeciwieństwo poprzedniego sezonu, gdzie pierwszy wyścig byłem, przepraszam, drugiego sezonu, gdzie w pierwszym wyścigu byłem załamany, a potem no było coraz lepiej. Tutaj jest totalnie w drugą stronę. Mam wrażenie, że chłopacy jeżdżą coraz gorzej. 11, 12 pozycja startowa. No nic, widzimy się zaraz po ustaleniu strategii. Nie będę odkrywczy. Strategia u obu chłopaków będzie dokładnie taka sama. Medium hard. Próbowałem coś pobawić się o pana miękkimi, ale mam wrażenie, że nie dawało to rady. Chociaż jeszcze dajcie mi moment. Gdybyśmy tutaj zmienili jedną twardą mieszankę na... A tu jesteśmy w stanie jeszcze powalczyć na dwóch pit stopach. I może zrobimy takie ryzyko w postaci Tio. Jest z przodu. Miękka mieszanka, potem
zaktualizujmy. No, pokazuje, że byłoby to o 4 sekundy szybsza strategia niż... Zaryzykujmy. Tio Porsche pojedzie na 2 pit stopy jednak. Pierre Gasly 1 pit stop. Rozpoczynamy wyścig o Grand Prix Australii. The fans here in Melbourne are all set, as are the drivers, heading into 58 laps around Albert Park. And for Lando Norris, this is another chance to see what he can do in this car. Well, they're in P7, so not necessarily where they'd like to be. Could be a challenge, all right. This should certainly be a good one, folks. Brace yourselves for the Australian Grand Prix. Pięć czerwonych świateł zgasło i wystartowali. Spójrzmy sobie na to wszystko z perspektywy Pierre'a Gasly'ego, przed którym jest Tio Porsche i Oscar Piastri. Trochę większa agresja podczas wyprzedzania. Dawaj, dawaj, dawaj. Pierre, no ty w ogóle nie masz agresji podczas wyprzedzania. Guan Yu Zhou cię wyprzedza. Pierre! Płacę ci dużo pieniędzy. Zobaczmy, jakie opony. Jest kilku kierowców na miękkiej mieszance. Tio, nie daj się wyprzedzić tam. Nie daj się wypchnąć. Chłopacy, walczcie tu. Dobra, Tio sobie poradził, więc już niech odpuści. Natomiast Pierre, skup się. Zmuś Guan Yu Zhou do odpuszczenia. No, nie wyprzedził, tylko się obronił. Nie ściemniajcie. Tam K-Mac w Alpine, Esteban w Mercedesie, Lando Norris cały czas na siódmej pozycji. Dobrze, Tio wyprzedził Oscara, to akurat cieszy. Coś się wydarzyło za nami. Mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa, to nam wiele nie pomoże. Zobaczmy sobie, co się wydarzyło. Tuż, tuż za nami to było. Już słyszałem dosłownie. Oj, 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 tutaj Haas z Alfa Tauri. No, Mick Schumacher robi to, co Mick Schumacher uwielbiał robić. Rozbija się. Musimy teraz pooszczędzać w takim razie. Pozyskujmy odrobinę baterii IRS. I tak mamy teraz moment, kiedy mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa. Guan Yu Zhou i Mick Schumacher już zakończyli wyścig. Virtual safety car. Keep Delta positive. Copy. No, interesujący początek na Albert Park. Dobrze, że nie zahaczyli o Pierre'a Gasly'ego. Mogło się to oczywiście wydarzyć. Byli bardzo, bardzo blisko. Back off. Poszczędzajmy trochę te opony. Piastri ma mocno zużyte te miękkie. Mick oczywiście będzie miał karę, czyli będzie miał przesunięty w kolejnym wyścigu. Let's look after these tires. No i teraz, kiedy dojdzie do restartu, tak? Oto jest pytanie. Nie możemy tego przespać. Odrobinę pomaga w strategii zarówno Tio, jak i Pierre'a. Pierre będzie mógł dłużej naciskać na tych oponach. Cały czas wirtualny samochód bezpieczeństwa jest. Czekamy na komunikat. Dobrze, mamy naładowany system IRS, więc będzie znowu czym powalczyć, ale cały czas czekam na komunikat o zjeździe samochodu bezpieczeństwa.
Mamy informację, że wirtualny samochód bezpieczeństwa będzie zjeżdżał, więc ustawiamy już oczywiście pełne naciskanie. Oni i tak wykorzystają to w momencie, kiedy będą dopiero mogli, natomiast kończymy oszczędzanie. I zobaczmy dalej z perspektywy Pierre'a. Pierre, pilnuj się za nimi. Dogrzej te opony odpowiednio i... DRS is enabled. I już zjechał wirtualny samochód bezpieczeństwa, więc walczymy, walczymy. Caution Piastri behind. Tio, tam widzę, że zbliża się do K-Maga, ale boję się dać mu mimo wszystko większą agresję podczas uprzedzania. Ale widzę, że Tio tutaj mocno, mocno, mocno. Aj! Dodajmy odrobinę. A ma wysoką agresję podczas uprzedzania, dobra. Walcz tam, Tio, walcz. A tymczasem Pierre Gasly wyprzedza Oscara Piastriego. Dobrze, dobrze. Tylko teraz już nie walcz mocno. Tymczasem, Tio, ty spróbuj pojechać w czystym powietrzu. Zobaczmy sobie powtórkę, jak Pierre to zrobił z Oscarem. To cieszy. Pięknie tutaj na dohamowaniu. Pamiętajmy, że McLaren jest jednym z naszych konkurentów. Bardzo ładnie. No Tio, dasz radę. K-Mac tutaj zygzakuje. Tio, come on. No, teraz. Znowu zygzakowanie. Gdzie jest FIA? Dobrze, miejmy nadzieję, że teraz już jak dojdzie do kolejnego okrążenia, to K-Mac nie będzie miał nic do powiedzenia. Wypadł poza strefę DRS, więc nie powinien móc włączyć DRS-u. Dawaj, Tio, teraz. Wszystko pięknie, idealnie. Świetnie. Dobry manewr, jeszcze Gasly się zabierze. Jeszcze nie. Pojedźmy bardziej standardowo teraz na oponach. Uważajmy na IRS. Widzieliśmy na żywo, jak Tio sobie poradził. Troszkę mniejsza agresja. Natomiast Pierre, ty teraz dodaj agresji. Dawaj, Tio, nie możesz wypaść po... Ach... Wypadł chyba. Nie daj się oczywiście K-Magowi, Tio. Teraz jest DRS, bardzo dobrze. Nie, nie ma, a wydawał mi się z daleka, że było otworzone tylne skrzydło. Dobrze, Tio, broń się. Spróbujmy troszkę podgonić. No Tio, walcz tam, walcz. Nie daj się K-Magowi. Widzimy to cały pojedynek z perspektywy Pierre'a. Nie, 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 Tio. Duża agresja, jeszcze raz. Walcz! Keep pushing. Push! Let's try and get past it. Obniż agresję, Pierre. No Tio, zabieraj się. Wow!
A, dobrze. Zapomnieliśmy, że... Ach. Dobra. Odzyskuj teraz. Tymczasem Tio, zabieraj się tam za Kejmaga. Proszę cię. No i pięknie. I pędzimy. Back off now. Piastrin trochę, przepraszam, Gastrin trochę nadjechałem, ale jest jeszcze okej. No dobrze, musimy teraz pokontynuować nasz wyścig. Działo się do tego stopnia, że aż zapomniałem, że Pierre przyciskał mocno na oponach i na paliwie. Na szczęście na paliwie to nam nic nie groziło. Mamy go dużo w zapasie, ale te opony to nie jest dobra wiadomość. Są tam Kejmak blisko Tio, co mnie bardzo nie cieszy. Kejmak jest niebezpiecznym kierowcą, wszyscy o tym doskonale wiemy. Do Norrisa mamy prawie 2 sekundy straty. Dawaj Tio, walcz tam. Tio, proszę, wyprzedził po raz kolejny Kejmaga. It was the Williams driver we see there. It's there for the taking. And the Williams goes past. Ładnie to zrobił, aczkolwiek przydałoby się, żeby jednak mimo wszystko dogonił Lando Norrisa. Tam Kejmak widzę, że dużo stracił chwilowo. Tio, przyciśnijmy odrobinę na tych oponach. Pojedźmy agresywniej. Gasly tymczasem wyprzedził Kejmaga, co bardzo, bardzo cieszy. Zobaczmy sobie powtórkę. Tam Piastri spadł za Albona w ogóle, więc to też jest dla nas dobra wiadomość. Patrząc, jak Gasly zbliża się do Tio, to się zastanawiam, czy nie zabronić im walki, ale jeżeli Gasly w końcu ma jakąś lepszą prędkość niż Tio, to niech jedzie, niech próbuje. 3 sekundy do Strolla my tracimy teraz. No Norris jest tam ciągnięty w tych strefach DRS. Żółta flaga. Tu się coś wydarzyło. Charles Leclerc zblokował koła. Now here we are at the final corner. The brakes... Oj. Walczył z Carlosem Sainzem. Czy nam to chociaż odrobinę pomogło? Nie, niestety. Gasly tylko wypadł poza DRS. Teraz Alex będzie go próbował atakować. No Pierre. Tio jest w oknie pitstopowym, natomiast tutaj dwa Williamsy obok siebie tak blisko, to jest coś, co zawsze będzie powodowało szybsze bicie mojego serca. Tio, to średnia agresja podczas walki. Daj się już wyprzedzić Pierowi, dobra? Daj. Dziękuję. Może Pierre cię trochę teraz podciągnie. Nie próbuj za wszelką... Razor, co ty gadasz? Nie próbuj za wszelką cenę odzyskać tej pozycji. Proszę cię. Norris już na piątej pozycji, no... Niesamowicie piekielnie szybki jest ten McLaren na Albert Park.
Piastri już jest w alei serwisowej. My jeszcze musimy przytrzymać chwilę. Spróbujmy teraz pojechać bardzo agresywne okrążenie w wykonaniu Tio. I będzie zjeżdżał po pośrednią mieszankę. Dawaj Tio, czy dasz radę pojechać bardzo szybkie okrążenie? Pewnie nie. Ale coś tam, Tio, daje radę. Teraz Gasly wyprzedził jeszcze tuż przed wjazdem do alei serwisowej. Tio jest w alei serwisowej. Zobaczmy sobie jego pit stop. I czy wyjedzie przed Oscarem Piastrim? Mam nadzieję, że tak. Przewaga była dość spora. Prosiłbym o szybki pit stop. No nie, dlaczego? Co się dzieje w tym sezonie z Williamsem? Daniel Ricciardo tutaj wyjechał, minął nas właśnie i tylko Oscar Piastri tuż, tuż za Tio, właśnie przez ten pit stop. Walcz Tio, walcz, obroń się, dociskaj teraz to co tam możemy. Nagrzać opony. Pierre! Symboliczne wyprzedzenie. No ładnie tutaj Albon faktycznie się wepchnął. Ale mam nadzieję, Pierre, że będziesz to walczył o tą pozycję i ją spróbujesz odzyskać. Większa agresja, oczywiście. Albon ma 45% na softach, więc to nie jest jeszcze wcale taka zła wiadomość. Ciśniemy, ciśniemy. Musimy nagrzać te opony i będzie dobrze. Norris już na trzeciej pozycji. Co tam się wyprawia w ogóle? To się tak nie może skończyć. Tymczasem Tio bardzo szybko zbliża się do Daniela. Zostańmy na agresywnej jeździe, na tej pośredniej mieszance na razie. Może już mniejszy return coast, bo jeszcze nie mamy DRS-u. Piastri się zbliża. Mamy już zasięg DRS, więc na kolejnej strefie powinniśmy móc sobie radzić z Danielem. Walcz tam Gasly, walcz. Żółta flaga. Ale to była tylko na chwilę. Carlos Sainz zblokował koła, zobaczmy sobie to w powtórce. Próbował atakować Lando Norrisa. I oj, przestrzelił zakręt. Dobra, Tio. Duża agresja. Wyprzedzamy, wyprzedzamy szybciutko to Audi Daniela. Mam wrażenie, że kierowcy tutaj faktycznie mocno zygzakują na tych dwóch sekcjach DRS. Co wyprzedzanie tam jest prawie niemożliwe. Dawaj, dawaj Tio. Musisz na tych świeżych oponach. Bardzo ładnie. Teraz ciśnij. A Pierre tymczasem wyprzedził Alexa. Bardzo ładnie. Walcz, walcz tam dalej. Zobaczymy sobie powtórkę. Dobra, to widzieliśmy.
Ja chciałem Pierre'a. Czy mamy powtórkę Pierre'a? Pierre spada już za Albona po raz kolejny. Teraz nie ma DRS-u, więc byleby nie spadł za Keimaga. Gaz, nie daj się Albonowi. Dobrze. Zobaczmy sobie to na powtórce. Odrobinę symboliczne. Że Albon tam cały czas ciśnie. A tymczasem Tio spadł za Oscara, musi to odzyskiwać. Gasly, Sainz zjechali do alei serwisowej. Aleksander Albon jeszcze został. Zobaczymy, gdzie wyjedzie Tio z Oscarem. Tuż za Carlosem. Agresywnie na tych oponach. Optymalne, zjeżdżamy po twardą mieszankę. Lando Norris tymczasem chwilowym liderem wyścigu. Tam o kontrol cały czas na tej miękkiej mieszance. Gasly zjechał, Stroll zjechał. Zobaczmy sobie pit stop Gasly'ego. Ej, Lance Stroll szybki. Teraz prosiłbym, żebyście wy przynajmniej tym razem zrobili ładny, szybki pit stop. Dawaj, dawaj. Dobrze. Czy miałem wrażenie, że powoli ruszał Pierre. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciśnij tam. Carlos Sainz wyjechał na pośredniej mieszance, więc to też... interesujące bardzo rozwiązanie. Będzie musiał zjechać jeszcze raz, bo raczej nie dojedzie na niej do końca wyścigu. Byłoby to bardzo dziwne. Nie mówię, że niemożliwe. Gasly tymczasem spadł za Tio, ale wstrzymuje Piastriego. To też nam pomaga. Jest oczywiście przed Aleksem Albonem. Wszyscy wyjechali na pośredniej mieszance, tylko Pierre wyjechał na twardej? Czyżby dało radę pojechać soft, medium, a ja tego nie sprawdziłem? Jest taka możliwość niestety. Gasly przez Tio. A Lando Norris na pośredniej mieszance z Perezem cały czas. Ewidentnie będą próbowali potem jechać na softach. 28 okrążeń. Chwila nieuwagi, Aleksander Albon wyprzedził Tio Pursze. Tam coś się znowu z Tio wydarzyło, tak jak w poprzednim odcinku. Nie zwróciłem za bardzo uwagi, co to było, ponieważ skupiałem się na Pierre Gasly, który bardzo szybko zbliżał się do Carlosa Sainza i Yukiego Tsunody. Teraz dawaj, Pierre, dawaj. Wyprzedź jeszcze Yukiego. Pierre. Nie, to było wyprzedzenie. A gdzie była ta blokada kul?
czekajcie, 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 zobaczmy to, bo tutaj się powydarzało dużo więcej rzeczy. No. Dobra, uderzyli w bolid Pierre'a. Alfa Tauri ewidentnie uderzyło. Proszę mi nie próbować mówić, że to było wina Pierre'u. Przepraszam, Pierre'a. No dobra, zablokowałeś koła, to nam nie przeszkadza. Tu mnie interesuje ta kolizja. Norris cały czas jedzie. Jeżeli Gasly dostanie karę, to naprawdę... No, już myślałem. Ferrari właśnie zostało wyprzedzone przez Alexa. Lando Norris teraz wyjeżdża z alei serwisowej pewnie na miękkiej mieszance. Znaczy ona wytrwa 22 kółka, pewnie nie będzie miała z tym problemu jakichś dużych. Nie mam do was sił. Ja nie mam do nich sił. Zjeżdżamy na przyspieszony pit stop Tio Prusze o jedno okrążenie szybciej. Gasly walczy cały czas z Alexem Albonem. To mnie bardzo cieszy, że się nie poddaje pomimo... No nie no. All okay? Yeah. Pokażcie mi to. Now Alex Albon is part of this. Barely any room to maneuver. Dobra, oberwał Alex, czyli mam jakieś głupie przeczucie, że Gasly dostanie karę. Na szczęście bolid jest cały. To jest najważniejsza informacja dla nas. Zobaczmy sobie postój w wykonaniu Tio, ale tutaj już tylko będzie gorzej. Lift and coast required. Gasly ma karę. Przy czym muszę powiedzieć szczerze, że chyba się należała. No. Wszystko idzie w tym wyścigu nie tak. Dajcie mi już koniec. Spróbujemy powalczyć przynajmniej o najszybsze okrążenie. Czy jest na to szansa? Pojedziemy agresywnie z przeniesieniem DRS-u. Dawaj, Tio. Careful on the energy. Dwa purpurowe sektory i zielony. Mamy najszybsze okrążenie. Tyle dobrego przynajmniej. Podzyskujmy teraz baterię. Bądź tam, Tio. Lando Norris zabrał nam najszybsze okrążenie, co nie jest dobrą wiadomością. Spróbujemy jeszcze oczywiście Tio powalczyć, gdy zbliży się do Yukiego Tsunody. Tsunoda pojechał teraz zbyt szybko na zakręcie. Powinniśmy mieć DRS i spróbuję teraz przyatakować jeszcze raz. Wykonaj Tio Prusze najszybsze okrążenie.
udało się domknąć na początek. Ale dwa żółte sektory? Tio. Crash ahead. Coś się znowu wydarzyło. Już się przez chwilę przeraziłem, że to był po raz kolejny Pierre. Nic strasznego. Czyżby to był K-Max? No nie no, Mick to nie mógł być. To był De Vries, tak? Więc... Nie ma safety cara, nic nam to nie pomoże. K-Mac dostał karę za zderzenie z De Vriesem. Czasem Pierre wyprzedził Carlosa. It was the Williams driver we see there. There's the opening. Tylko co z tego, jeśli ma jeszcze 5 sekund kary? Musiałby naprawdę teraz odbić się w końcu, przynajmniej od Charlesa Leclerca. Spróbujmy. Carlos Sainz ma tam już w słabym stanie opony. Charles Leclerc również, te softy no nie są w najlepszej kondycji. Tio wyprzedził Antonio Giovinazziego, zbliża się do K-Maga, więc jest szansa, że również K-Maga teraz wyprzedzi. Będzie blisko Aleksandra Albona. Dawaj Pierre, zrób 5 sekund przewagi. Nie ma szans. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Lando Norris cały czas na czwartej pozycji z najszybszym okrążeniem, co nie jest dla nas dobrą wiadomością. Gasly na szczęście nie spadnie za Oscara Piastriego. Coś fenomenalne okrążenie wykręcił. No nie, no Charles Leclerc musiałby popełnić błąd, a nie popełni. No more DRS. Russell wins it. George Russell tymczasem wygrał. Ja widzę, że to chyba było bardzo, bardzo blisko. Zobaczcie sobie powtórkę. Photo finish. Wow. Piękna walka i Ferrari będzie na najwyższym stopniu podium. Niestety Lando Norris zakończy wyścig na trzeciej pozycji. That's the checkered flag. Okay, so you finish P7. No nie, no 5 sekund kary by dostał przecież. Pierre Gasly there, coming back after the checkered flag. 7th place at the end of that one and some points for the team. Czy oni nie doliczają tutaj kary i będzie przesunięcie? After a memorable Grand Prix. That gives them their first win of the season and it was really well deserved. Well, it wasn't exactly a walk in the park, but it was a thrilling weekend here for us all at the Australian Grand Prix.
Now, Karun, no doubt there'll be a lot for the teams to process after that race, but how do you think the Williams team are feeling? They didn't do too badly today. A pretty respectable outcome as far as they'll be concerned. But they need to keep pushing. They can't afford to sit back. And that's about that for this weekend's here in Melbourne. Next time, the teams will be racing through the streets of another city. Join us in Baku on the shores of the Caspian Sea for the Azerbaijan Grand Prix. Tak, dostał Pierre karę, więc przynajmniej tyle dobrego. Zakończył na pozycji 9. Nie będziemy mieli kary startowej. Dwa punkty nam wpadły. Wśród konstruktorów dramat. Pit stopy dramat. Ja nie wiem, co się z nami dzieje. Spadliśmy na 6. pozycję, wyprzedzeni i przez Mercedesa i McLarena. McLaren 17 punktów. To ja jestem załamany tym, co się wyprawia. To miał być już ten sezon, który miał być sezonem z górki, a wygląda jako jeden z gorszych, jeżeli nie najgorszy. Nie, najgorszy był pierwszy oczywiście, ale tej DHL fastest pit stop. Też spadliśmy już na trzecie miejsce. To przecież to jest niesamowite. Dwa błędy. Dramat. Premię kierowców Pierre dostał, ale straciliśmy za gwarancję wyników znowu. Pasta w kwalifikacjach nam przepadła, więc Josh Packett na szczęście poprawił sobie skuteczność swoją, ale no ja jestem załamany tymi pierwszymi trzema wyścigami. Azerbejdżan, czyli sprint weekend już przed nami. Bolid wymaga nowych części, sekcje boczne musimy podmienić. Wytworzyliśmy na szczęście nowe sekcje boczne, mamy ich trochę w magazynie. Kończyliśmy projekt przedniego skrzydła, więc przejdźmy sobie oczywiście do produkcji. Spróbujmy zrobić 4 skrzydła pośpiesznie. Mamy 24 dni do wyścigu? Możemy nawet 8 skrzydeł zrobić przed nich. Czy na pewno 24 dni do wyścigu? Nie ma żadnego błędu? Słuchajcie, no tak twierdzi gra. Okej. Myślę, że 8. Pracujemy też nad zawieszeniem oczywiście. Czegoś nam brakuje. Podwozi mamy mało, ale my jesteśmy w trakcie badania stronków bocznych i sekcji bocznych. Stronki boczne będą za 13 dni, więc oczywiście będziemy wtedy próbowali je wyprodukować. Rozpocznijmy również projekt nowy. Wiecie co? Pójdziemy w podwozie nowe. Nie mamy oczywiście godzin, 34 potrzebujemy, ale mamy tutaj dość dobre współczynniki. Czy takie dobre? Nie. Absolutnie nie. Zawieszenie? Zawieszenie nam może podziałać. Rozpocznijmy nowy projekt zawieszenia. Dobrze, potwierdzamy nowe zawieszenie. Musimy coś kombinować. Zakończyliśmy remont centrum zespołu, to cieszę oczywiście.
oraz modernizacji Izby Pamiątek. No wiemy, że Enrico ma niską motywację, ale co możemy zrobić? No, wiedział, gdzie przechodzi. Jak nie wiedział, mógł przeczytać. Późniona budowa fabryki. No dobrze, potwierdzimy opóźnienie. Mamy wysoki poziom zaufania, to cieszy, jak tam kierowcy nasi. Płynność upiera się poprawiła, podobnie jak u Tio. Tio poprawił mocno wyprzedzanie również. Ja nie widzę tych 89 wyprzedzania upiera, jak ma być 4. Całkiem fajnie Denis się też rozwija. McLaren twierdzi, że mogło być lepiej. No, chyba przesadzają trochę. Bo my musimy tym razem skupić się na eliminacji mimo wszystko błędów w boksie, a nie na czasie pit stopu, jak ma być 4. Bo to, co się ostatnio wydarzyło, to był jakiś dramat, więc trochę odpocząć musicie, żeby nie być aż tak zmęczonymi. Ale nie aż tak, no przykro mi. Wyremontowane centrum meteorologiczne, super. Będzie głosowanie nad nowymi przepisami zaraz. Przechodzimy również do produkcji. Czy mamy miejsce na te stronki boczne? Przydałoby się wyprodukować ze 4 sztuki. Czy nawet 6. Działanie podwozia i bocznych wlotów. O kurcze. Boczne wloty czy podwozie? Wow. Naprawdę gigantyczne przetasowanie mogło być w przyszłym sezonie. Zagłosujemy nad podwoziem mimo wszystko. Otworzono okres badań, a wyniki głosowania twierdzą, że będzie zmiana wlotów powietrza jednak. Mercedes i Alfa Romeo jeszcze głosowała tak jak my. Wszyscy wybrali jednak boczne wloty powietrza. Możemy teraz już prowadzić badania nad nową częścią. Co? Przeprowadzę tak czy inaczej. Dlaczego by nie? Chłodzenie silnika spadło do tak biednych poziomów. Jesteśmy przed sesjami treningowymi, a skoro przed sesjami treningowymi, to podmieńmy oczywiście nowe przednie skrzydła w obu bolidach. Mamy też nowe zawieszenia. Mamy odpowiednią liczbę sztuk, żeby zamontować w obu bolidach. Stronków bocznych jeszcze niestety... A już mamy, możemy dorzucić do... Wrócimy Pierowi, mimo wszystko. Sekcje boczne mamy te, które powinny być. Tylne skrzydła również.
będzie musieli wyprodukować, bo wysoki poziom ryzyka. Podwozie również. No dobrze, jesteśmy prawie gotowi. Centrum projektowe nam zniszczyło efektywność. A właściwie to się zniszczyło całkowicie. No co wy? Okej, zapomniałem o tym, że mieliśmy krótkoterminowe podniesienie poziomu. Ukończyliśmy produkcję przednich skrzydeł tuż na Grand Prix Baku, które przed nami. Nie jestem zadowolony z tego, jak ten sezon się rozpoczyna. Miało być przywrócenie Williamsa do glorii i chwały. Jest bardzo, bardzo ciężki początek sezonu, no ale nie miało też być łatwo. To, co jest fajne, co uważam, że jest podstawą ogłoszenia przynajmniej połowicznego sukcesu, to podium w zeszłym sezonie. Wykonałem Tio Porsche, a resztę no musimy poczekać. No, pierwsze trzy wyścigi nie napawają optymizmem, ale jeszcze jest sporo wyścigów przed nami. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dzięki, cześć!